jak poprawnie wykonać bruzdowanie pod instalację. Prace instalacyjne bardzo łatwo prowadzi się w betonie komórkowym, w którym bruzdy można wykonać nawet ręcznym rylcem. Natomiast do silikatów potrzebna jest bruzdownica. Unikajmy wykuwania bruzd przecinakiem, zwłaszcza w ścianach cieńszych niż 18 cm. Aby drgania instalacji wodnej i kanalizacyjnej nie przenosiły się na ściany budynku, rury najlepiej umieścić w specjalnie wybudowanych kanałach. W przypadku ułożenia ich w bruzdach, pustą przestrzeń trzeba dokładnie wypełnić materiałem pochłaniającym drgania, np. wełną mineralną lub użyć izolacji, czyli otuliny z rur z pianki polietylenowej.